Cześć, dzisiaj Wam pokażę kamienie, które przyszły w tym tygodniu. Te są moje, wysłane do przecięcia, wstępnego oszlifowania. A te są przysłane przez kolegę Radka. Obiecał, że odeślę kawałki skrzemieniałego drewna i agatu. I przysłał od razu trochę swoich kamieni, takich kolorowych ogólnie. I tak, co teraz chcę powiedzieć. Te kamienie były tylko przecinane i wstępnie szlifowane. Widać, że nam sucho, prawie nie widać wzorów. Te z kolei, tu mamy skrzemieniałe drewno i agacik, są tumblowane w maszynie takiej, tej okrągłej tumblarce, gdzie przez 4 tygodnie obraca to się z grysem, no i się tak szlifuje praktycznie. Tu możemy już zauważyć, że nawet bez namaczania widzimy te wzory, one się błyszczą. Tu mamy te kamienie, które zostały później jeszcze dosłane dodatkowo. Tu mamy na przykład taki kamień, widać jego strukturę, widać ten kolor i to bez namaczania. Tak samo ten jest ładny, widać od razu, że ma jakieś wzorki. Zupełnie inaczej się prezentują. Wyglądają właśnie takie, jakby były po szlifowaniu. Nie trzeba ich moczyć, żeby pokazać. Tu pokażę z bliska drewko. Ten akurat to zabrudziłam mokrą ręką, bo sprawdzałam ten inny kamień. Ale tutaj mamy już na sucho. Tak to wygląda. Widać, że obróbka w takim bębnie jest ciekawa i fajnie się prezentują te kamienie. A tutaj są te, co przysłane z gępasią. No, pokażę może najpierw tego najładniejszego, czyli strukturę drzewa. Przepiękne wzory. Tak się prezentował z drugiej strony. Jak go znalazłam, miał właśnie takie malutkie kawałeczki uwidocznione takich pasków. No a jak widać, efekt w środku jest rewelacyjny. Mamy drugą połówkę. Tu widać, że jeszcze jest jakaś krystalizacja. No, przepięknie to wygląda. I tak się prezentował dookoła. Tu mamy jeden agacik. Tu jest ten drugi, ten z tych ładniejszych. Tu jest drewko, bo widać jakieś wżery, jakieś, czy to są, nie wiem, jakieś takie właśnie dziwne ślady. Z tej strony to wygląda tak.
Tu jeszcze jest taki duży kawał. Też ładnie przebarwiony. Tu mamy ten kamień jeszcze przecięty. Taki kolorowy, bardzo ładnie wygląda. Także co, no wygląda na to, że jednak ta tumblarka, to urządzenie jest dosyć ciekawym narzędziem, jeśli chodzi o wygląd kamieni potem. Być może te 4 tygodnie tam kręcenia się swoje robi, ale jak widać efekt jest ciekawy. W porównaniu z tutaj z tym szlifowaniem, pewnie no jak tutaj by było poświęcone dużo więcej czasu, odpowiednie tarcze do szlifowania, do polerowania, wtedy by to miało jakiś sens. I tu mam jeszcze taki kamyczek. Tu mamy jeszcze takie drewko, widać już zmineralizowane, ładne żyłki. Jeszcze jest taki kamień, ale właśnie nie wiem, chyba będzie to takie coś zwykłe, bo ogólnie on ma tu takie pofałdowanie na zewnętrznej stronie, no ale w środku no nic nie widać takiego, żeby było coś. No, to by chyba było na tyle z tych kamieni. No mówię, jeżeli porównując to z tym, czyli z tej tumblarki, to wydaje mi się, że tu efekt jest dużo, dużo lepszy. Być może nawet mniej pracy, wysiłku potrzeba na obrobienie tego. Jedynie przecięcie. Docięcie równe, a maszyna robi resztę. Tak wyglądają właśnie te kamyczki po obrobieniu. A to właśnie bez namoczenia lub dodatkowej polerki wyglądają. Jeszcze czekam na resztę kamieni. Jak tylko będzie miał kolega czas, to doślę, bo to jeszcze nie wszystkie. Także zobaczymy jeszcze, co tam z tego wyjdzie.